Powiemy sobie parę słów o grach do nauki języka hiszpańskiego, o tak zwanych grach językowych, czy też grach dydaktycznych, służących do nauki języka hiszpańskiego. Mamy tutaj łącznie 20 różnych tytułów, także wybór bardzo duży. Te gry są wydane przez wydawnictwo Eli, dystrybuowane w Polsce przez wydawnictwo Etua, które wprowadziło tutaj szereg ułatwień dotyczących korzystania z tych gier, między innymi w postaci dodatkowych instrukcji metodycznych, które są celowo w języku polskim, dlatego że o ile do każdej z gier dodana jest instrukcja w oryginale, czyli po hiszpańsku, to w przypadku osób, które nie znają języka hiszpańskiego w stopniu umożliwiającym swobodne zrozumienie instrukcji po hiszpańsku, ta instrukcja po polsku jest bardzo, bardzo cenna i bardzo pomocna i praktycznie umożliwia korzystanie z gry bez znajomości języka hiszpańskiego, czyli samodzielnie można tą grę sobie wykorzystywać do samodzielnej nauki. I powiem teraz parę słów o tych grach ogólnie, dla kogo one są przeznaczone, więc przede wszystkim no tutaj charakter stylistyczny wskazywałby na to, że są to materiały dydaktyczne przeznaczone dla dzieci, jednak niekoniecznie, o ile oczywiście dzieci jak najbardziej z tych gier mogą i powinny korzystać i robią to bardzo chętnie, to te gry przeznaczone są w równym stopniu dla młodzieży, jak i dla osób dorosłych i to naprawdę osób, które są już, można powiedzieć, bardzo dorosłe, czyli w zaawansowanym wieku, świetnie na te gry reagują, świetnie sobie z nimi radzą, no i bardzo dobre efekty przynosi korzystanie właśnie z tych gier również osobom dorosłym czy osobom starszym. Z kolei jeżeli chodzi o dzieci, no to tutaj jakby takim jedynym ograniczeniem wiekowym jest jedyne ograniczenie wiekowe wynika z tego, czy dzieci umieją czytać czy nie, czyli powiedzmy jest to tak mniej więcej 7 lat, 6-7 lat. Poniżej tego wieku, czy może inaczej mówiąc, dzieci, które nie będą umiały czytać, z tymi grami sobie z większością z nich nie poradzą. Jakkolwiek istnieją wśród tych gier takie gry, które mogą być wykorzystywane przy nauce dzieci, które nie znają jeszcze języka, wtedy jest, znaczy nie znają jeszcze, nie mają umiejętności czytania i w tej sytuacji konieczna jest obecność osoby dorosłej czy jakiegoś nauczyciela, który taką zabawę z dziećmi poprowadzi. Każdą z tych gier praktycznie można zastosować w każdym kontekście edukacyjnym, czyli nie tylko w sytuacji szkolnej, ale również w domu czy na zajęciach w szkole językowej, bądź też w kontekście zabaw w jakimś tam dziecięcym gronie czy gronie przyjaciół, kiedy ktoś spotka się ze sobą i chce sobie spędzić miło czas, ucząc się przy okazji języka. Teraz powiem parę słów o każdej z tych gier. Pierwszą taką najbardziej podstawową, najprostszą grą jest gra Bis Español. To jest gra, która uczy 60 podstawowych słówek w języku hiszpańskim. Działa na zasadzie albo gry w memory, czyli mamy tutaj dwie talie kart, na jednej są ilustracje, na drugiej są wyrazy. Te talie kart są ze sobą wymieszane, rozłożone na stole odwrotną stroną do góry, no i gracze sobie podnoszą te karty i szukają par. Czyli to jest właśnie rozgrywka w memory, no albo na zasadzie Piotrusia, czyli karty są rozdawane graczom i gracze wymieniają się kartami w ten sposób, żeby skompletować te pary, a jednocześnie nie zostać z kartą bez pary, czyli z Piotrusiem. Kolejną grą, która uczy słówek na poziomie podstawowym, jest gra Bingo Ilustrado. To jest gra na poziomie, można powiedzieć, A1, najwyżej A2.
bo tutaj w przypadku różnych form rozgrywki bardziej zaawansowanych, powiedzmy, że ten poziom trudności właśnie może dochodzić do A2, jakkolwiek w swojej podstawowej formie jest to gra na poziomie A1. W ogóle zapomniałem powiedzieć, że wszystkie te gry są, jeżeli chodzi o ich poziomy trudności, są na poziomie od tak zwanego A0 do mniej więcej do poziomu B1. Ta gra jest właśnie mniej więcej na poziomie A1, no maksymalnie, tak jak wspomniałem, dochodzi do poziomu A2. Gra działa na zasadzie bingo, czyli mamy tutaj kojarzyć wyrazy z obrazkami, bądź obrazki z wyrazami, są karty, są plansze, no tak jak w każdej grze typu bingo, tak gramy. Tu mamy 100 podstawowych słówek. Grą, która działa na podobnej zasadzie, czyli również wykorzystuje ten element gry w bingo, jest gra Hasla Maleta. To jest gra, w której, no jakby mówiąc w skrócie, pakujemy walizkę przed podróżą. Mamy tutaj słownictwo związane z tematyką odzieżową, czyli no, przede wszystkim ubrania, troszkę takich różnych innych akcesoriów, które, no, powiedzmy, są rzeczami, które zabieramy w podróż, pakujemy do walizki przed podróżą. Gra działa właśnie albo na zasadzie bingo, albo na zasadzie takiej, że sobie musimy tutaj no, skompletować taką walizkę z tymi ubraniami. Otrzymujemy planszę, na której mamy jakąś listę tych rzeczy do skompletowania i potem wśród tych kart, którymi się gracze wymieniają, musimy wyszukać odpowiednie wyrazy, które pozwolą nam tą walizkę skompletować. Ten, kto zrobi to najszybciej, ten wygrywa. Inną grą, która działa na identycznej zasadzie, jest gra Vamos al Mercado. To jest gra, która uczy słówek i wyrażeń związanych z jedzeniem. Mamy tutaj różne produkty spożywcze. No i tym pierwszym celem edukacyjnym jest nauka nazw tych artykułów spożywczych, ale też uczymy się robić zakupy, bo ponieważ mamy w tej grze bardzo dużo różnych podpowiedzi dotyczących właśnie wszystkiego, co jest w normalnym kontekście edukacyjnym, co się wiąże właśnie z nauką nazw artykułów spożywczych, czyli właśnie zakupy, czyli ilości, jak kiedy coś kupujemy, prawda, czegoś tam kilogram, czegoś litr i tak dalej, czegoś innego, nie wiem, opakowanie. Więc mamy szansę dzięki tej grze nauczyć się tych wszystkich słówek i wyrażeń. Bardzo fajna gra, bardzo popularna, bardzo lubiana we wszystkich swoich odmianach językowych. Kolejną grą, która również na zasadzie bingo uczy nas różnych słówek, jest gra Bingo de los Verbos. To jest gra, która uczy czasowników w języku hiszpańskim. Jest tych czasowników 66. No i tak samo jak w przypadku tych poprzednich, kompletujemy sobie tutaj, musimy dopasować odpowiednie obrazki do nazw tych czasowników. Kolejną grą, która z kolei no, też jest związana z nauką czasowników, ale działa na troszkę innej zasadzie, to jest gra El Gran Juego de los Verbos. To jest gra, która ma bardzo dużą rozpiętość poziomów trudności, w tym sensie, że można z nią już zacząć zabawę, będąc na poziomie, powiedzmy, tak zwanego A0, ale aż do poziomu B1. Dlaczego? Dlatego, że w swojej najprostszej odmianie ta gra po prostu uczy czasowników. Mamy karty z obrazkami, z podpisami, tam są tam obrazki różnych czynności, prawda, i są podpisy, bezokoliczniki czasowników. Uczymy się po prostu tych czasowników. Natomiast mamy do tej gry dołączone 3 różne kostki, które nam tą rozgrywkę mogą utrudnić, w tym sensie, że uczą nas odmian tych czasowników przez osoby, ponieważ mamy kostkę z zaimkami osobowymi, przez czasy gramatyczne, tutaj mamy kostkę z czasami gramatycznymi, i przez różne tryby zdania, czyli mamy zdanie oznajmujące, albo pytające, albo rozkazujące. Co jeszcze? Do tej gry mamy jeszcze dołączoną dodatkową kostkę,
która jakby rozszerza zakres edukacyjny tej rozgrywki, ucząc nas zadawania pytań w języku hiszpańskim przy użyciu tych czasowników. Czyli mamy tam kostkę, na której są różne zaimki pytające i właśnie oprócz wykonania rzutów tymi kostkami, wykonujemy jeszcze rzut z kostką z zaimkami pytającymi, no i musimy skonstruować odpowiednie pytanie. Inną grą, która uczy z kolei konstruowania zdań w języku hiszpańskim, również przy użyciu różnych czasów, jest gra Contus Palabras. To jest taka przygodówka, w tym sensie, że znaczy przygodówka i planszówka. Mamy planszę z jakąś tam dżunglą. Gracze mają za zadanie poruszać się w tej dżungli, chodząc po polach tej ścieżki w kierunku obozowiska, które jest tutaj na środku planszy. No i gracz, który sobie stanie na jakimś polu, ma za zadanie skonstruowanie zdania z czasownikiem, który się tam znajduje. Na każdym polu mam jakiś czasownik, ja tu przybliżę, nie wiem czy będzie widać, jakiś czasownik i należy skonstruować zdanie z tym czasownikiem, no albo powiedzmy odmienić ten czasownik tam przez wszystkie osoby, przez jakąś jedną osobę, wszystko zależy od inwencji graczy czy inwencji osoby prowadzącej. Natomiast mamy tutaj jeszcze szereg elementów, które właśnie nam tą rozgrywkę wzbogacają, czyli kostkę z zaimkami osobowymi, które właśnie nam wskazują, która wskazuje nam, jaki ma być zaimek osobowy użyty w zdaniu, bądź przez jaką osobę ma zostać czasownik odmieniony. Mamy kostkę z symbolami trybów zdania, więc tak samo, prawda, zdanie możemy wylosować, że zdanie ma być pytające albo rozkazujące. No i zestaw kart z różnymi wyrażeniami czasowymi. Tutaj są te karty. To są wyrażenia czasowe typu wczoraj, w zeszły wtorek, za 2 lata, w zeszłym roku, 2 tygodnie temu i tak dalej. Dzięki temu po pierwsze uczymy się tych wyrażeń czasowych, co jest bardzo ważne. No dwa, uczymy się odmieniać, czy stosować prawidłowe czasy gramatyczne i kojarzyć odpowiednie wyrażenie czasowe z odpowiednim czasem gramatycznym, który ma zostać użyty. W tej grze również jest jeszcze jedna dodatkowa kostka do gry z kategoriami tematycznymi rzeczowników, które powinny zostać użyte w tym zdaniu, na przykład w dopełnieniu tego zdania. Tam mamy takie bardzo elementarne kategorie typu ubrania, jedzenie, środki transportu i tak dalej. No i właśnie wykonując rzut tą kostką, również tutaj jakby zostajemy zmuszeni do użycia w tym konstruowanym zdaniu jakiegoś rzeczownika, który będzie z tej danej kategorii tematycznej pochodził. Bardzo bogata gra w sensie takim, że jest tutaj bardzo dużo wariantów zabawy i bardzo dużo daje korzystanie z niej. Można się nauczyć bardzo wielu czasowników. Jest ich tutaj 66 tych czasowników. Także zabawa naprawdę świetna. Inną grą, dosyć prostą, jest La Isla de las Preposiciones. To jest taka gra, która, no, powiedzmy stylistycznie jest to taka gra, można powiedzieć, przygodowa, osadzona w tematyce pirackiej. Mamy tutaj planszę z wyspą piratów, mamy karty z tymi postaciami, tymi piratami i zdania, które opisują, gdzie ci piraci się na tej planszy znajdują. Natomiast w tych zdaniach brakuje jednego ważnego elementu w każdym z nich, czyli przyimka miejsca, który określa, gdzie dana postać się znajduje względem jakiegoś przedmiotu. I ta gra generalnie, bo tego nie powiedziałem jeszcze, ta gra ma za zadanie nauczyć nas podstawowych właśnie przyimków miejsca, czyli nad, pod, przed, obok i tak dalej. Bardzo fajna gra, mniej więcej na poziomie A1, A2, bardzo lubiana, no chłopcy lubią ze względu na tematykę piracką. Inna gra, która, o tutaj pokazuje, która uczy nas słownictwa i wyrażeń związanych z, można powiedzieć, organizacją spotkań
towarzyskich. Jest gra Todos de Fiesta. To jest gra, która działa na zasadzie domina. Mamy tutaj pewną grupę osób, która postanawia zaprosić do siebie na przyjęcie swoich przyjaciół. No i przygotowują się do tego przyjęcia, robiąc tam jakieś zakupy, przygotowując jedzenie, robiąc tam jakąś sałatkę, piekąc ciasto. Potem te osoby przychodzą, potem wspólnie spędzają czas i ta gra jakby opisuje te wszystkie wydarzenia, które tutaj mają na tym przyjęciu miejsce. Gra działa na zasadzie domina w ten sposób, że jakby opowiadamy, czy układamy tą historyjkę, dopasowując kolejne elementy domina z obrazkami do elementu domina z zdaniem opisującym tą czynność. No i w kolejności od czynności najwcześniejszej do najpóźniejszej tą historię opowiadamy. Każde zdanie, które tutaj jest zaprezentowane na tych elementach domina, zawiera czasownik w bezokoliczniku, więc my opowiadając tą historię możemy ją opowiedzieć w czasie teraźniejszym, bądź przeszłym, bądź przyszłym. Do tego też służy dodatkowa kostka do gry, którą sobie możemy rzucać i losować czas gramatyczny, który ma zostać w tej opowieści użyty. Grą bardzo podobną, również działającą na zasadzie domina, jest gra El Domino de Cada Día. To jest gra, która podobnie jak ta poprzednia opowiada pewną historię. Tutaj mamy historię rodziny, która, no powiedzmy, mamy tutaj jeden przykładowy dzień z życia tej rodziny i gra polega właśnie na układaniu tej historyjki w kolejności od czynności najwcześniejszych, najbardziej porannych, czyli tam dzwoni budzik, rodzina się budzi, wstają, myją się, ubierają, jedzą śniadanie, idą do szkoły, do pracy, wracają, tam gotują obiad, odrabiają lekcje i tak dalej, więc układamy sobie ten dzień, który ta rodzina przeżywa w kolejności od czynności najwcześniejszych w ciągu dnia do najpóźniejszych. Tutaj również w każde zdanie, które na tych elementach domina jest, ja tu przybliżę, nie wiem czy będzie widać, zawiera czasownik w bezokoliczniku. Więc tak samo jak w przypadku tej poprzedniej, tą historię możemy opowiadać w różnych czasach gramatycznych, również korzystając z takiej dodatkowej kostki do gry, która nam ten czas gramatyczny może wskazać. Kolejną grą jest gra Domino de las Horas, również działająca na zasadzie domina. Mamy tutaj elementy domina z mające po jednej stronie rysunki tarczy zegara, a po drugiej stronie godzinę zapisaną w sposób słowny. No i należy sobie te poszczególne elementy do siebie dopasowywać, czyli rysunek do zapisu słownego, bądź na odwrót, no i układamy sobie takiego właśnie taki ciąg elementów domina. Teraz mamy gry, które są związane z nauką zadawania pytań. Gra Super Bis. To jest dosyć prosta, bardzo przyjemna gra. Podobnie jak pierwsza, którą prezentowałem, czyli Bis. To jest gra, która składa się z dwóch talii kart, przy czym tutaj na jednej mamy pytania, na drugiej mamy odpowiedzi na te pytania. No i zadaniem graczy jest na zasadzie gry w memory, czyli karty są zakryte, odkrywamy parami, dopasować do odpowiedniego pytania, odpowiednią odpowiedź. Również można tutaj grać na zasadzie Piotrusia, czyli gracze, prawda, ciągną od siebie nawzajem karty, starając się dopasować, znaleźć te pary, prawda, a nie zostać w ręce z kartą typu Piotruś. Następną grą jest gra Preguntas y Respuestas. To jest gra, która, no, można powiedzieć, jest grą planszową, w tym sensie, że jest tam plansza z wesołym miasteczkiem, jest kostka z zaimkami pytającymi, są
karty z różnymi nazwami, rysunkami i nazwami różnych obiektów i przedmiotów, które się na tej planszy znajdują. No i generalnie gra służy do nauki i zadawania pytań. Gracz sobie losuje kartę z danym przedmiotem, rzuca kostką z zaimkiem pytającym, no i ma za zadanie skonstruować jakieś pytanie dotyczące któregoś z tych przedmiotów znajdujących się, czy obiektów znajdujących się na tej planszy. No i inni gracze z kolei mają za zadanie zgadnąć, jaki to jest przedmiot czy obiekt. Co jest słabą stroną tej gry, tutaj może powiem, plansza jest, nie jest kartonowa, tylko jest papierowa, więc no, wiem, że z tym czasem bywa problem, chociaż też wiem, że bardzo często tutaj sobie z tym różne osoby radzą w ten sposób, że tą planszę po prostu laminują i ona wtedy służy dłużej. Bardzo dobra gra, bardzo lubiana, Preguntas Encadenadas, to jest gra, która jest takim swoistym łańcuszkiem pytań i odpowiedzi. Mamy talię kart, na której są pytania i na których są pytania i odpowiedzi. W ten sposób, że na każdej karcie jest jakaś odpowiedź i jakieś pytanie niepasujące do siebie. Natomiast jeżeli mamy na jednej karcie pytanie, to odpowiedź na to pytanie znajduje się na innej karcie. Ten gracz, który znajdzie odpowiedź na dane pytanie na swojej karcie, czyta potem z kolei pytanie znajdujące się poniżej i inni gracze szukają na swoich kartach odpowiedzi na to pytanie. Ten, kto znajdzie, dopasuje właściwą odpowiedź, czyta kolejne pytanie, no i w ten sposób tworzy nam się taki właśnie łańcuszek pytań i odpowiedzi. Jeżeli zostanie prawidłowo przeprowadzony, to odpowiedź na ostatnie pytanie w rozgrywce znajduje się na tej samej karcie, na której znajdowało się pytanie inicjujące tą rozgrywkę. Kolejna gra, która służy do nauki liczebników w języku hiszpańskim, to jest El Juego de los Numeros, gra na zasadzie bingo, tak jak tam kilka poprzednich, które prezentowałem, uczy nas liczebników hiszpańskich w przedziale od 1 do 100. Jeżeli ktoś chciałby nauczyć się słownictwa i wyrażeń związanych z opisem cech wyglądu fizycznego, ma do dyspozycji grę Kienes. To jest gra, która się głównie na tym właśnie koncentruje, czyli opis wyglądu fizycznego. Kolejne trzy gry będą grami o charakterze cywilizacyjnym. W tym sensie, że oprócz samego języka uczą nas, czy przedstawiają nam różne elementy związane właśnie z kulturą, z geografią, z architekturą, z historią, z popkulturą Hiszpanii, krajów hiszpańskojęzycznych. No to ta gra nazywa się Viaje por España, to jest gra planszowa, w której gracze chodzą sobie po planszy, no poznając geografię Hiszpanii, jej kulturę, jej historię, jej kuchnię, trochę takich elementów właśnie też ze współczesnej popkultury jest, także bardzo fajne. Podobną grą, tyle że nie planszową, ale również uczącą, czy przedstawiającą, czy prezentującą różne elementy kultury hiszpańskojęzycznej jest gra Siguela Pista. To jest gra, która prezentuje najbardziej charakterystyczne symbole kultury hiszpańskiej. Tymi symbolami są albo postaci, albo jakieś miejsca, albo zabytki, albo właśnie wytwory kultury, czy jakieś produkty charakterystyczne dla danej kultury, kulinaria, no też jakieś tam symbole różne, takie narodowe, jakieś postacie historyczne. Gra składa się z jednej talii kart, na której są właśnie ilustracje tych wszystkich symboli, o których wspomniałem. Na drugiej talii kart znajdują się opisy tych, czy podpowiedzi dotyczące tych symboli. No i karty z ilustracjami rozkłada się na stole. Jedna z osób losuje
kartę z podpowiedziami i odczytuje po kolei te podpowiedzi, a zadaniem poszczególnych graczy jest wyszukanie wśród tych kart rozłożonych na stole, którego postaci, symbolu, miejsca czy wytworu kultury dotyczą te podpowiedzi. Ten, komu się to uda, zdobywa punkt. I ostatnia gra, Campeonato de Español. Bardzo, bardzo bogata gra, w sensie takim, że jest to takiego swego rodzaju olimpiada wiedzy o Hiszpanii, o kulturze hiszpańskojęzycznej. Natomiast nie tylko dotyczy samej cywilizacji i kultury, ale również języka. Jest tam bardzo dużo pytań z różnych kategorii, nie tylko właśnie dotyczących kultury, ale również samego języka. Gra jest na poziomie mniej więcej A2B1 i jest bardzo, zawiera bardzo dużo informacji takich bardzo ciekawych właśnie na temat cywilizacji i kultury krajów hiszpańskich językowo-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 
z czystym sumieniem mogę polecić. Bardzo często osoby, które są nauczycielami, nawet mogą się z tej gry bardzo wielu fajnych i ciekawych rzeczy dowiedzieć. Jeszcze jedna rzecz, przepraszam za moją wymowę, jeżeli którąś z nazw tych gier wymówiłem niepoprawnie. Ja akurat hiszpański znam bardziej per analogiam do innych języków romańskich, które mam przyjemność znać, także jeżeli coś niepoprawnie wymówiłem, bardzo przepraszam. Powiem jeszcze, jakie są rodzaje zastosowań tych gier, bo nie wiem, czy o tym powiedziałem, więc zastosowanie jest bardzo szerokie w tym sensie, że można tych gier używać nie tylko w kontekście zajęć szkolnych, ale również na zajęciach domowych, w szkołach językowych, na zajęciach grupowych, bądź też w przypadku takich zajęć bardziej kameralnych. No, dobrze, żeby tych graczy było przynajmniej dwóch. Tak jak wspomniałem, do każdej z tych gier dołączony jest suplement w postaci dodatkowej instrukcji metodycznej, która jest w języku polskim. Do wielu z tych gier są dodatkowe słowniczki z wyrazami z gry, z tłumaczeniem na język polski, także po przeprowadzeniu rozgrywki, na przykład w klasie, nauczyciel może takie słowniczki dzieciom skserowane dać. Dzieci sobie wklejają do zeszytu, no i na następną lekcję muszą to słownictwo opanować jako no, powiedzmy, powtórkę z tej lekcji. Dodatkowo właśnie do każdej z tych gier dołączony jest przez polskiego dystrybutora jakiś suplement. Jest to najczęściej kostka do gry dodatkowa, która wzbogaca te proponowane formy rozgrywki o dodatkowe różne warianty.